Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. Film, na którym to zaprezentuję wam partię z 1961 roku, która miała miejsce w mieście Bled. Jest to miasto położone w Słowenii i grali tutaj tacy szachiści jak Robert James Fischer, amerykański szachista, arcymistrz, bardzo silnie grający, którego zapewne już w większości z was przedstawiać nie trzeba, oraz Jefim Geller, rosyjski szachista, który tutaj brał udział w wielu międzynarodowych, międzystrefowych turniejach. Wiele razy też grał tutaj w meczu pretendentów o tytuł Mistrza Świata. Więc jak zapewne domyślacie się, będzie się działo, emocji nie zabraknie. Przechodzimy do omawiania przebiegu tej partii. Tutaj Fischer posiada bierki koloru białego i decyduje się rozpocząć tę partię ruchem E4. Na co czarne odpowiadają E5. Mamy skoczek F3, skoczek C6 i goniec, który ląduje na B5. Jest to partia hiszpańska, rzecz jasna. Tu w partii zostało zagrane A6, bezpośrednio tutaj kopiąc gońca, obrona Morfiego, natomiast można było też się pokusić o ruch skoczek F6, wybierając obronę berlińską, nawet też, moi drodzy, rozwinąć gońca na C5. Natomiast w partii pada A6 i Fischer bardzo często tutaj w partiach lał tego skoczka, wybierając wariant wymienny w obronie hiszpańskiej, w partii hiszpańskiej, natomiast w tym momencie, w tej partii, odchodzi gońcem na A4. Równie popularne posunięcie, zachowuje jeszcze tego gońca i teraz tak naprawdę B5 może wejść bezpośrednio, wtedy wiadomo, goniec B3. Natomiast tutaj zostało zagrane takie skromne D6. Tutaj tak naprawdę ruch skoczek F6 jak najbardziej przychodził do głowy, zarówno jak i bezpośrednie kopnięcie gońca ruchem B5. W każdym razie tutaj pada D6. Koniec czarnopolowy nie czuje się zbyt komfortowo z tym ruchem ze względu na to, że no jak widać ma troszeczkę poblokowane możliwości rozwoju, natomiast zostaje uwolniony białopolowy goniec i z tego zaraz zrobi Geller pożytek. Mamy roszadę ze strony Fischera i tak jak mówiłem, goniec G4, związanie skoczka. No prosi się, żeby wyjaśnić sprawę z tym gońcem i zagrać, co? Oczywiście H3. H3, Geller odszedł, nie chciał tutaj lać, ułatwiać tutaj rozwoju dla bierek koloru białego. Bezpośrednie pchnięcie na G4 wchodzi w grę, natomiast to jest osłabienie pozycji przy królu i tego jeszcze Fischer tutaj nie robi, tylko po prostu gra sobie C3. Dlaczego? Przygotowuje pchnięcie D4, rzecz jasna. Atak na centrum tutaj się szykuje ewidentnie. Cały czas miejmy na uwadze, że skoczek jest tutaj figurą związaną w sposób absolutny, więc tak naprawdę skoczek nie pokrywa tych tutaj centralnych pól w żaden sposób. Dobra, co teraz czarne grają, moi drodzy? Goniec C7 mogłoby się pojawić, skoczek, moi drodzy, F6, cały czas są takie opcje, natomiast tutaj pada ruch, no, taka nowinka. Hetman F6. Co to jest? Co to za posunięcie? No, jak widzicie, dwie figury patrzą na skoczka, który jest związany. I tak naprawdę tutaj zaraz grożą motywy. Goniec bije F3, moi drodzy. I jakby tutaj nie odbiły czy pionem, czy hetmanem, to tak naprawdę zostaje uszkodzona struktura pionów przy królu. No i tutaj jakoś rekompensatę czarne mają. W każdym razie tutaj Fischer wybronił się najlepszym posunięciem. Teraz zagrał G4. Został zmuszony do tego tak naprawdę. I wyjaśnił to sprawę z tym gońcem raz na zawsze. No, goniec musi odejść, nie ma to tamto. To jest w ogóle świetny tytuł na film. Goniec musi odejść. Może kiedyś nakręcę. W każdym razie zostało zagrane goniec G6. Goniec odszedł tutaj z podbicia. No i owszem, osłabiona struktura pionów przy królu jest. Król jest troszeczkę bardziej narażony na niebezpieczeństwa ze względu na te piony. Natomiast Fischer niczym się nie przejmuje. On gra najlepszy ruch pozycji. Atakuje centrum, moi drodzy. D4, wcześniej planowane tak naprawdę. I teraz tak. Można byłoby, moi drodzy, zagrać H5. H5 bezpośrednio już tutaj dociskając piona i robiąc pożytek z tego, że osłabione zostają piony na skrzydle królewskim. Ale Geller uznał, że aha, Fischer poświęcił piona ruchem D4. Przecież pion na E4 jest bez obrony. Po prostu go wezmę. No i zabił piona na E4 i znowu tak naprawdę jest opcja, tylko teraz już bardziej niebezpieczna dla białych, no bo wisi skoczek. Ale tego skoczka można bardzo łatwo pobronić, rozwijając lekkie figury do gry, po prostu, tak jak to się robi w debiucie. Fischer gra skoczkiem z B na D2, przy okazji atakując gońca. Goniec zrobił robotę, wziął piona, najemnik czarnych i odszedł na G6. No, Fischer na posunięciu. Bardzo ważne posunięcie teraz pada, moi drodzy. Goniec bije C6. Zwróćmy uwagę na to, że skoczek jest tak naprawdę
no, niby wyłączony z gry, natomiast w każdym momencie mogło paść B6 i wtedy skoczek już tutaj był, wrócił do łask, mógłby już tutaj pokrywać pole E5, no i tutaj wszystko mogłoby się jakoś tam pobronić, natomiast Fischer zabił skoczka na C6, dobrowolnie oddał swojego gońca białopolowego, no i tutaj uszkodził strukturę pionową przy królu, chciałem powiedzieć, na skrzydle hetmańskim u czarnych, no i przy okazji oczywiście planuje teraz łupnąć E5, no i tak się dzieje, skoczek nie broni E5, mamy zabicie na E5, zwróćmy uwagę na to, że król niezroszowany, król będzie miał kłopoty, no bo do roszady, jak widzicie, sporo, roszada na skrzydle hetmańskim, no byłaby czymś w stylu crazy shit, że tak się wyrażę brzydko. Tutaj zostało odbite, moi drodzy, E5, no i teraz pada ciekawe posunięcie, co gracie ze strony białych, Fischer na posunięciu, Fischer ma ruch, co gra? Skoczek bije E5, moi drodzy. To jest to dopiero zagranie. Wygląda na to, że kusi, aby wziąć tego skoczka. Ale czy można bić skoczka, moi drodzy? No nie można, jeżeli hetman zabił B5. No to co? Wieża 1, dziękuję. Queen bye bye. Już w tym filmie królowej nie będzie. W każdym razie ten skoczek nietykalny, tak na dobrą sprawę, atakujący dwa punkty, tak naprawdę chodzi o to, aby zabić tego gońca, wyłączyć go z gry, jest bardzo aktywną figurą, więc tutaj Fischer bardzo chętnie pozbawi życia tego gońca. Geller zagrał goniec D6, no czas najwyższy rozwijać te lekkie figury do gry, jakby nie było, no być może jeszcze się uda zroszować, jeszcze może ten król zazna spokoju, będzie miał odrobinę intymności, prywatności, no zobaczymy. W każdym razie po ruchu goniec D6 mamy, moi drodzy, skoczek bije G6. No, tak jak mówiłem, zostaje wyeliminowany. Widzicie, ćwiczyłem to słówko z gry goniec, bardzo aktywny. I teraz tak, można było to odbić z H oczywiście, natomiast to nie było bezpośrednio takie straszne ze względu na to, że skoczek wchodzi na E4. No i jest atak, moi drodzy, na gońca i na hetmana. I tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś zechciałby tym hetmanem zagrać tutaj na H4, moi drodzy, to skoczek bije D6 z szachem, następuje odbicie tutaj pionem i wieża E1. Nie ma czasu tutaj grać na tej linii H, nie ma czasu robić pożytku z tych ciężkich, zdublowanych figur, no bo król jest w opałach, więc jak widzicie, tutaj należałoby jakoś bronić tego gońca hetmanem. Dobra, to są spekulacje, wracamy do partii. Tutaj zostało zabite, odbite, to tak naprawdę hetmanem na G6. No i co? Podsumujmy pozycję. No kto stoi lepiej, moi drodzy? No wygląda na to, że król na E8 czarnych, tutaj król Gellera, nie czuje się zbyt komfortowo. Wieża za moment E1 grozi, to jest wiadomo szach, który no niestety będzie bardzo nieprzyjemny w skutkach. Już tak naprawdę będzie trzeba się zasłaniać, bądź też tym królem odchodzić, deroszując go w tym samym momencie, co utrudni zdecydowanie grę i mobilność bierek u czarnych. Dobra, mamy, moi drodzy, oczywiście wieża 1, tak jak mówię, jest szach. Jeżeli ktoś teraz zechciałby zasłonić się skoczkiem na 7, bo jest taka opcja, była taka opcja, to skoczek E4 mimo wszystko, moi drodzy. Bardzo aktywny skoczek wchodzi do gry, no i tutaj jest atak na gońca. No wiadomo, można by było grać, no powiedzmy, wieża D8, tak? Wieża D8 z dodatkową protekcją dla gońca, który jest na D6, no ale wtedy mimo wszystko lanie tego, moi drodzy. Jeżeli teraz załóżmy hetman odbiłby na D6, aby się troszeczkę oswobodzić, to mamy hetman E2. Zaraz, moi drodzy, rozwijamy jeszcze tutaj załóżmy gońca na G5 i dołączamy kolejną wieżę do gry. No, jest, jak widzicie, nieciekawie tutaj dla czarnego. Tak można było grać, natomiast wracamy do naszej partii. Po tym szachu wieża 1, król F8. Król F8, no tutaj tak kombinował Geller, że być może tego skoczka gdzieś jeszcze wyrzuci, być może zrobi jakąś sztuczną roszadę, no ale jak widzicie, wieża na H8 no nie jest najszczęśliwszą wieżą na świecie, ona tutaj za szybko udziału w tej tutaj scenie kina akcji nie weźmie. Dobra, co gra teraz, moi drodzy, Robert James Fischer? No, on jest bezlitosny, on gra skoczek C4. Ten goniec, moi drodzy, jest dobrze usytuowany, kontroluje to przekątną w sposób doskonały, natomiast jak widzicie, skoczek cały czas tutaj jest bardzo, bardzo aktywny. Czy to wcześniej, kiedy wchodził na E4, czy to teraz, kiedy wchodzi na C4, cały czas jest tutaj figurą bardzo niebezpieczną dla czarnych bierek. No, po ruchu skoczek C4, moi drodzy, mamy H5, no jakaś kontra, jakiś kontratak, no trzeba, moi drodzy, zrobić pożytek z tego, że osłabiona jest pozycja tutaj króla na skrzydle królewskim, no wszystko by pasowało.
zdecydowało. No i otwieranie pozycji jak najszybciej, moi drodzy, no i być może uda się skontrować tutaj, uda się wyprowadzić atak, który pogrąży króla Fischera. Czy to się uda po ruchu H5? Co odpowiadacie, moi drodzy? To jest czas dla was. Fischer się niczym nie przejął, tylko po prostu zabił skoczkiem na D6. C odbiło D6. Jak na razie, jak widzicie, wszystko się broni, no ale teraz mamy goniec F4, nacisk jest na, moi drodzy, na pole D6 i tutaj grożą szachy, goniec bije D6 z szachem, bardzo brutalne rzeczy, jeżeli teraz zechciałby, moi drodzy, załóżmy, zabić tego piona na G4 Geller, no to mamy, no taką kontynuację, nawet hetman bije D6, albo goniec bije D6, no zwróćmy uwagę na to, że po goniec bije D6, no nie jest ciekawie. Skoczek E7, moi drodzy, zasłona, jakby nie było, no ale wtedy goniec bije 7, no i co? Jest po ptokach, tak naprawdę po tym szachu od gońca z D6 można byłoby jeszcze odbić to hetmanem, co tak na dobrą sprawę traci tutaj materiał i wszelkie możliwości na wygranie tej partii. Dlatego też tutaj trzeba było odpowiedzieć. Wieża D8 mogła być tutaj ciekawym rozwiązaniem. Po prostu dodać protektora, że tak powiem, obrońcę na pola D6. Chociaż ta wieża, no, ona jest bez protekcji. To warto byłoby mieć też na uwadze, że ona tutaj wisi. A tutaj hetman B3 czy tam hetman A4, no cały czas są jakąś tam opcją. W każdym razie nie zostało zagrane wieża D8, tylko zostało zagrane D5. Geller rozwiązał ten problem raz na zawsze. Tutaj już nie ma jakichś gruźb straty tego pionka. Tu nawet jeżeli wszedłby szach, no to jak widzicie, pokrywa to pole teraz hetman. Niby wszystko gra i buczy, natomiast teraz mamy wyśmienity ruch ze strony Fischera. Hetman B3. Tędy będzie próbował biały hetman dobrać się, moi drodzy, do króla. Tutaj kolejny ruch to oczywiście wieża. Wieża? Hetman B7 z atakiem na wieżę. Realizuje swój plan Geller, zabijając na G4. No, zaraz grozi jakieś odbicie z szachem, moi drodzy, jakiś szach z odsłony. Czy Fischer tym się przejął? Niestety nie przejął się, albo istety dla niego. Zagrał wcześniej planowane posunięcie, hetman B7. Hetman B7, wieża podbiciem, moi drodzy, co robicie? Odchodzicie gdzieś, nawet się zarymowało, wieża podbiciem, co robicie? Odchodzicie gdzieś wieżu? Nie, tutaj, moi drodzy, mamy wtrącony szach, nie ma czasu bić wieży, pion zabija na H3 i pod szachem jest biały król i teraz jest tak naprawdę tylko jedyny ruch, który pozwala zachować przewagę dla białego. Wszystkie inne przegrywają. Moi drodzy, Król F1 przegrywa momentalnie. Król F1 przegrywa. Co z królem H1? Król H1 również przegrywa momentalnie, bo to kończy się natychmiastowym matem. Tak samo, moi drodzy, król H2 przegrywa, więc jak widzicie, to jest tylko jedno posunięcie. Co to za ruch? Oczywiście goniec G3. Nie ma problemów przy ewentualnym wtrąconym tutaj szachu H2. Król F1 wtedy. Nic się nie dzieje. Wszystko gra i buczy. A tutaj cały czas wisi wieża na A8, przypominam. Po ruchu goniec G3 mamy wieża D8. No trzeba tą wieżą było odejść z podbicia i zagrać nią tutaj jak najdalej hetmana. Chociaż jak widzicie, wisi punkt A6. No ale czy jest zainteresowany Fischer braniem tych pionów? Czy on jest pionkożercą, czy on gra po prostu tutaj na wykończenie króla przeciwnika? No pytanie chyba jest dosyć jasne. Tutaj pada kolejny ruch, moi drodzy, który kończy partię. Jesteście w stanie tutaj ustalić, co to za posunięcie? Jest to ruch hetman B4 szach. Niestety jest po wszystkim, ze względu na to, że król na E8 udać się nie może, jak widzicie. Król oczywiście na E7 udać się również nie może. Zasłona skoczkiem. To jest tak naprawdę strata figury, bo hetman bije 7, król G8, hetman bije D8. Widzicie to? Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda w ten sposób. O to właśnie chodziło. Co tutaj tak naprawdę można było zagrać jeszcze? Wszelkie zasłony, czy to hetmanem, czy to wieżą tutaj, kończą się tym, że zostaje ta figura zdjęta przez gońca, więc tak naprawdę nie ma co grać. Wygląda na to, że król tak w osłabionym położeniu znalazł się, że no nie jest w stanie nawet kiwnąć palcem w bucie. No niestety, Geller tutaj musiał uznać wyższość Fischera, który rozegrał nieprawdopodobną partię, nieprawdopodobne szachy. Tutaj dał nam jedną wielką lekcję gry w szachy. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że partia podobała się, no i co? Do usłyszenia!